Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszej audycji został zdigitalizowany fragment książki Leśne Dziedzictwo Pomorza i Kujaw, a konkretnie będzie dzisiaj o sowach uszatkach. Zapraszam do prezentacji. Poznajmy te sowy. Są to sowy dość średniej wielkości. Są to oczywiście ptaki drapieżne, no i charakteryzują się wyjątkowymi uszami. Z piór. Trzeba pamiętać, że nie są to takie uszy jak u nas, nie mają one małżowiny usznej. Są to pióra, które mają pomoc w lepszym słyszeniu i zlokalizowaniu swojej ofiary. Uszy słów są asymetryczne, dzięki temu ona lepiej będzie zbierać Informacje ze środowiska. Jak widzimy tutaj na zdjęciu, mają takie tutaj charakterystyczne poliki, jest to szlara, są również to pióra, one są dość sztywne i mają na celu właśnie zbieranie dźwięków, zbieranie informacji na temat środowiska, na temat tego otoczenia, no i lepsze wyłapanie swojej ofiary. Te wszystkie zdolności, te wszystkie umiejętności, co, co, które one posiadają, mają na celu zlokalizować zdobycz i w ten sposób no, przetrwać. Kiedy łapią swoją ofiarę, w ciemności potrafią, właśnie dzięki temu, że mają ten fenomenalny słuch. Sowełzetki są wspaniałym przykładem właśnie adaptacji do nocnego polowania. Jakie jest rozmieszczenie tych zwierząt w województwie kujawsko-pomorskim? Trzeba pamiętać, że gdzie one będą się znajdować, tam będzie znajdować się ich zdobycz, tam będzie znajdować się ich pokarm, ale również i miejsce schronienia. Można je spotkać w różnorodnych siedliskach, takich jak lasy, pola, tereny podmokłe. Czy też łąki, ich obecność jest szczególnie widoczna w miejscach z wystarczającą ilością siedlisk na żerowanie i gniazdowanie. To o czym wcześniej wspominałam właśnie. Sowy uszatki można również spotkać w okolicach terenów rolniczych, tam gdzie będzie ich miejsce żerowania. Jaka jest rola w ekosystemie? Trzeba pamiętać, że soby uszatki są ptakami drapieżnymi i będą odgrywać istotną rolę w regulacji populacji zwierząt, gryzoni czy też innych szkodników. Upraw rolniczych. Ich obecność wpływa na równowagę populacji i zwiększa bioróżnorodność danego obszaru. Również selekcjonują osobniki, które są słabe, które mają mniejsze mechanizmy obronne, no i w tym momencie lepiej te zwierzęta będą przystosowywać się do środowiska no i do sw swojego potencjalnego drapieżnika. Jakie zwyczaje żywieniowe? Masowa uszatka. Sowa uszatka jest świetnym myśliwym i będzie polować na gryzonie takie jak myszy czy też nornice. Ich wyjątkowy słuch będzie pozwalać na wykrywanie dźwięków wydobywających się spod ziemi, a to ułatwia zdobycie swojej ofiary. Jest to również ważne ogniwo regulujące populację gryzoni w ekosystemie, a trzeba pamiętać, że część gryzoni jest uważana przez ludzi jako szkodniki no właśnie upraw, więc dobrze, że sobą uszatki są i pomagają nam. Jaka ochrona i jakie zagrożenie? uszatki w województwie kujawsko-pomorskim podlegają ochronie prawnej, ma to na celu zwiększyć, zwiększyć liczebność populacji tych zwierząt, niemniej jednak utrata siedlisk naturalnych różnego rodzaju zanieczyszczenia środowiska, brak miejsc do gniazdowania może wpłynąć na zmniejszenie populacji tych zwierząt. Ochrona różnorodnych siedlisk, czyli miejsc, gdzie one będą występować oraz edukacja społeczności ma dość kluczowe znaczenie na liczebność osobników tych zwierząt. No i podsumujmy sobie informacje na temat słów uszatek. Są to fascynujące ptaki drapieżne, jak wcześniej wspominałam. Ich unikalne cechy adaptacyjne i rola w ekosystemie czynią je ważnym elementem bioróżnorodności, ważnym elementem sieci pokarmowej danego siedliska, danego ekosystemu. Zachowanie różnorodnych siedlisk oraz działania edukacyjne mają wpływ na liczebność słów w naszym regionie i trzeba o tym pamiętać. A ja dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Do widzenia.